To się nie narzekają, mówią, że tam w zawodowych szkołach nie ma pracy. Ja uważam, że po prostu praca jest, tylko trzeba, ktoś może nią nie znaleźć. Albo może nie chcą przyjąć. Monika Kurtek dodaje, że płace wzrosły bardziej niż prognozowali eksperci. Tutaj mamy rzeczywiście pozytywne zaskoczenie. Ta dynamika utrzymała się na takim samym poziomie jak w grudniu, a oczekiwania były sporo niższe. No i to pokazuje, że rzeczywiście ten ciasny rynek pracy przekłada się na wzrost wynagrodzeń tutaj akurat w sektorze przedsiębiorstw, ale tak naprawdę w całej gospodarce. I możemy spodziewać się również tego, że w związku z tym, że w niektórych branżach no naprawdę ci pracownicy są bardzo poszukiwani i są wręcz podkupywani u konkurencji, to te płace będą nadal przyspieszać. Opublikowane przez GUS dane dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Starosta Wodzisławski wysłał wniosek do sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność po jego członkowie w 90 roku urodziny Adolfa Hitlera. Szczegóły zna reporterka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Śledztwo w sprawie prowokowania nazizmu prowadzi gliwicka prokuratura okręgowa. Do tej pory 6 członków stowarzyszenia usłyszało zarzuty. Starostwo Wodzisławskie postanowiło wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia, gdyż wytłumaczenie organizacji Duma i Nowoczesność co do działań propagujących nazizm nie było przekonujące. Wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia trafił do gliwickiego sądu. Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. No do 2 lat pozbawienia wolności. Za byle co do więzienia. Za byle co do więzienia. Chodzi także o pełną realizację innych obietnic programu 500+, zmian w szkolnictwie, czy mającej zacząć obowiązywać od marca konstytucji dla biznesu, mówi szef Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski. W przeszłości obietnice jednak były smarem kampanii wyborczych, którym... Właśnie. Gdzie jeszcze? I co jeszcze? Przed nami jeszcze program Mieszkanie Plus. No i cały czas czekamy na obniżenie podatków. Zaskoczenia wynikami nie kryje przedstawiciel rządu, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko. W przyrodzie nie ma układu, który działałby ze stuprocentową skutecznością, a więc oczekiwanie spełnienia stuprocentowego obietnic są dopiero w połowie, czy niedługo po połowie kadencji, no byłoby zupełnie nierealistyczne. Niestety przez ostatnie 20-25 lat nie traktowaliśmy obietnic wyborczych poważnie. Nie traktowali tego ani obywatele, ani sami politycy. Raport ma być aktualizowany co pół roku, zapowiada Fundacja Warsaw Enterprise Institute. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Szacuje się, że w Polsce uzależnionych od alkoholu jest 6 tysięcy osób. Nadużywa go, czyli pije w sposób szkodliwy około 3 miliony osób. Kościół katolicki w Polsce zainicjował stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości, w który mogą zaangażować się rodziny, różne instytucje i środowiska. Przedstawiono go dziś w siedzibie Episkopatu Polski o szczegółach Grzegorz Maciak. Najczęstsze oczekiwania wobec alkoholu to uśmierzenie przykrych uczuć i
oderwanie od problemów. Uzależnienie przeszło do mnie niepostrzeżenie, mówi Krzysztof. Z picia towarzyskiego przeszedłem w nauk. To było odregulowanie sytuacji różnych życiowych i nawet nie wiedziałem, kiedy przekształciło się to problem. Troska o trzeźwość to wielka odpowiedzialność za przyszłość naszej ojczyzny. Dlatego postulowaliśmy powstanie Narodowego Programu Trzeźwości, mówi biskup Tadeusz Bronakowski, kierujący zespołem apostolstwa trzeźwości Episkopatu Polski. Rodzina chroni miłością. Kościół chroni ludzi prowadzeniem do Pana Boga. Państwo i samorząd musi zlikwidować reklamę alkoholu. To są wszystko te kroczki, które mają prowadzić do otrzeźwienia narodu. Najważniejszym celem Narodowego Programu Trzeźwości jest zmiana stosunku Polaków do alkoholu. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze przyznało, że w styczniu tego roku otrzymało precyzyjne ostrzeżenie przed zagrożeniem ze strony Nicolasa Cruza, który w tym tygodniu dokonał masakry w szkole na Florydzie. Szef FBI Christopher Wray wszczął dochodzenie w sprawie braku reakcji biura w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wokulski. FBI poinformowało, że 5 stycznia tego roku osoba blisko związana z Nicolasem Cruzem zadzwoniła na linię alarmową FBI i wyraziła swoje obawy na jego temat. Informator powiedział o posiadanej przez Cruza broni, jego morderczych skłonnościach, niezrównoważeniu oraz niepokojących wpisach w mediach społecznościowych. Osoba, która zadzwoniła do FBI, ostrzegła też, że 19-latek może dokonać strzelaniny w szkole. Według oświadczenia FBI, zgodnie z procedurami, informacje te powinny były zostać ocenione pod kątem potencjalnego zagrożenia, a następnie przekazane do oddziału tej agencji w Miami w celu przeprowadzenia dochodzenia. Procedura ta jednak nie została uruchomiona. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. Jestem zdeterminowany, by wyjaśnić, jak do tego doszło. Oświadczył dyrektor FBI Christopher Wray, dodając, że dokona także przeglądu procedur stosowanych w tego typu sytuacjach. Rozmawialiśmy z poszkodowanymi i rodzinami zabitych. Wyraziliśmy głębokie ubolewanie z powodu dodatkowego bólu, jaki spowodowaliśmy ludziom dotkniętym przez tę okropną tragedię, dodał Wray. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Liczba wniosków od krajów Unii Europejskiej o odesłanie do Szwecji imigrantów wzrosła o 30%. Chodzi o imigrantów, którzy nie otrzymali azylu poza Szwecją. Tak przynajmniej wynika z danych szwedzkiego Urzędu Migracyjnego. Szczegóły Przemysław Gołiński. Chodzi o część tych imigrantów, którzy po otrzymaniu odmowy azylu nie udało się wydalić ze Szwecji. Przedostali się oni nielegalnie do innych krajów Unii, by tam ponownie starać się o prawo pobytu. W ubiegłym roku do szwedzkich władz wystosowano łącznie 7610 wniosków o odesłanie do Szwecji imigrantów, którzy próbowali uzyskać azyl w innych państwach Unii Europejskiej. W tym okresie liczba wniosków z Francji wzrosła dwukrotnie. Mamy również sygnały od niemieckiej policji, że do Niemiec przyjeżdża ze Skandynawii coraz więcej osób pochodzących z Afganistanu lub Iraku, którzy nie otrzymali azylu, powiedział gazecie Dagens Nyheter Bernd Barusel, ekspert szwedzkiego Urzędu Migracyjnego. Zgodnie z umową Dublin II, której członkami są wszystkie kraje Unii, imigranci mogą starać się o azyl tylko raz w pierwszym bezpiecznym kraju, do którego trafiają. W ubiegłym roku wydano w Szwecji blisko 40 tysięcy decyzji o odmowie udzielenia prawa pobytu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Program informacyjny Polskiego Radia 24. To w naszym magazynie czas teraz na komentarze. Zacznijmy od konferencji bezpieczeństwa, która dziś rozpoczęła się w Monachium. W tym roku weźmie w niej udział ponad 500 polityków i ekspertów, w tym 20 szefów państw oraz 80 ministrów obrony i spraw zagranicznych. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, który w Monachium ma się pojawić już jutro. A naszym gościem jest pan dr Krzysztof Lidl, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry. Czy też dobry wieczór? Przepraszam. Dobry wieczór. Panie doktorze, no, spoglądając na takie wydarzenie, jak ta konferencja w Monachium, nie sposób nie zadać pytania, czemu takie spotkania najważniejszych postaci światowej polityki mają służyć i służą? Ja myślę, że o znaczeniu tego spotkania no, świadczy przede wszystkim historia tych spotkań. Trzeba pamiętać, że konferencja w Monachium, czy spotkania w Monachium odbywają się już od lat 60. i do tej pory ci najważniejsi ludzie, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, spotykają się tam systematycznie. No i druga kwestia, to o czym pan redaktor wspominał, a więc głowy państwa, przywódcy państw, którzy zjeżdżają się do Monachium po to, żeby dyskutować o tych najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa w danym momencie. Bardzo ważnym elementem i istotnym w tej konferencji jest to, że to jest również konferencja, która ma wiele elementów o charakterze nieformalnym, gdzie można przede
jest jeden z dość istotnych elementów, poza oczywiście tym czynnikiem oficjalnym. Trzeba pamiętać, że pewna agenda, czy też poza tej konferencją jest ustalona dużo wcześniej. Mniej więcej większość uczestników wie, o czym będzie dyskutowała. Chociażby tegoroczne spotkanie dotyczy trzech podstawowych kwestii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To jest kwestia po pierwsze proliferacji broni masowego rażenia i oczywiście tego, co się dzieje w związku z Koreą. To jest kwestia nierozwiązanego problemu na Ukrainie, konfliktu i zaangażowania państw europejskich. No i wreszcie to, co w mojej ocenie dość bliskie naszym przedstawicielom nowej konferencji, to jest kwestia współpracy krajów europejskich, czy też Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Możemy pamiętać, że Stany Zjednoczone przynajmniej w części wycofały się z roli takiego żandarma bezpieczeństwa międzynarodowego, ale deklarując cały czas niezruszalność artykułu 5 NATO, czy wreszcie konieczności zrównania wydatków finansowych na kwestie obronności. Trzeba pamiętać, że przez długi okres w ostatnim czasie wiele państw europejskich, na przykład Niemcy czy Francja, zrezygnowały z określonych nakładów finansowych. Mówię tu o tym 2% PBK, które miało być pewnym standardem w krajach europejskich. Wydawało nam się, że już czujemy się bezpieczni, że konflikty międzynarodowe są mało prawdopodobne i niewiele krajów wypełnia ten warunek, więc myślę, że tych tematów do dyskusji jest naprawdę dużo. A na ile uważnie trzeba się wsłuchiwać w te słowa, które padają w takich miejscach jak Monachium, bo na ile to są pewne życzenia, na ile to jest pewne ścieranie się pomysłów, idei, a na ile to jest zapowiedź tego, jak będzie wyglądała światowa polityka w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach? Ja myślę, że biorąc pod uwagę, że z jednej strony mamy do czynienia z takimi oficjalnymi wystąpieniami, no, między innymi nasz premier Morawiecki będzie tam miał swoje wystąpienie, ale również z faktem tego, poza kuluarowych rodzaju dyskusji, myślę, że te sygnały z tej konferencji są bardzo istotne. Trzeba pamiętać, że społeczność międzynarodowa i gracze na arenie międzynarodowej zgadzają się co do tego, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. Konferencja do nas bliska ma służyć temu, żeby znaleźć jakieś recepty na te problemy, jak je rozwiązać, czy jak się zbliżyć do ich rozwiązania, bo wiemy, że wiele z tych elementów nie będzie takie łatwe do rozwiązania. No, kwestia nierespektowania na przykład uregulowań prawa międzynarodowego przez Rosję i Chiny jest takim problemem, gdzie znalezienie tego konsensusu w chwili obecnej jest bardzo trudne. Ale myślę, że to jest jedno z najistotniejszych wydarzeń z punktu widzenia kwestii bezpieczeństwa na świecie. No, gdy słyszy pan tego typu zarzuty, które mówią, iż takie spotkanie, jak właśnie to monachijskie, to jest nic więcej jak no, zwyczajne targowisko próżności, bo tak naprawdę najważniejsze decyzje i tak zapadają gdzie indziej, w innych okolicznościach i przeważnie w cztery oczy. Oczywiście to jest pewien element, który musi być brany pod uwagę, natomiast biorąc pod uwagę, kto przyjeżdża do Monachium, i mam tu na myśli zarówno głowy państw, przedstawiciele Ministerstw Obrony poszczególnych krajów, czy Ministerstw Spraw Zagranicznych, wreszcie najważniejsi ludzie od kwestii bezpieczeństwa, bo mówimy chociażby o doradcy do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy cykliczna obecność ministra Ławrowa jako tego reprezentanta Rosji. To są elementy, które wskazują, że to jest dość istotne, spotkanie tych najistotniejszych ludzi w kwestiach bezpieczeństwa. I oczywiście możemy to krytykować pod kątem tego, że wszyscy potem się rozjeżdżają i tak naprawdę nie ma jakichś konkretnych rozwiązań, gdzie widzielibyśmy ten walor merytoryczny taki mocny i problemów, ale myślę, że to nie temu służy. Służy temu, żeby właśnie i zarówno w tych kuluarach, i w tych oficjalnych wystąpieniach rozmawiać o tych problemach, szukać jakiegoś pomysłu na rozwiązanie. Oczywiście potem już bardzo często w tych rozmowach... Może jakaś asa. ...trójstronnych są wypracowane konkretne rozwiązania, ale myślę, że warto jest doceniać to spotkanie w Monachium mimo wszystko, biorąc pod uwagę między innymi to, kto tam przyjeżdża i o czym rozmawia. Dlaczego w takim razie warto, żeby w takich miejscach pojawiali się politycy, ważni politycy z Polski? No, w tym roku wspomniałem o tym, już jutro w Monachium ma się pojawić premier Morawiecki. Dlaczego musimy tam być, jeżeli musimy? Ja myślę, że głównie dlatego, że w chwili obecnej jesteśmy w takim momencie funkcjonowania rzeczywistości, gdzie tak naprawdę od wielu lat nie było tak dużego zagrożenia w kontekście bezpieczeństwa, zarówno jakimś takim dużym globalnym konfliktem międzynarodowym, ale również tymi
krajem, który graniczy z Ukrainą, gdzie mamy do czynienia z realnym problemem, który trzeba rozwiązać, musimy w takich miejscach po prostu być. Dlatego, że nasze bezpieczeństwo zależy od sojuszy, nasze bezpieczeństwo zależy od rozwiązywania określonych kwestii i myślę, że obecność chociażby premiera Morawieckiego świadczy o tym, że zdajemy sobie z tego sprawę i staramy się po pierwsze być tam zauważalni, po drugie prowadzić konkretne rozmowy, no chociażby Trójkąt Weimarski, gdzie wiemy, że będzie tam spotkanie przywódców krajów tego sojuszu, świadczy o tym, że to jest istotny element w kwestii polityki bezpieczeństwa naszego kraju. To jest dobre miejsce, dobry moment na to, żeby zgłaszać własne postulaty, zgłaszać własne uwagi, własne zastrzeżenia, na przykład przypominać o tym, w jaki sposób my na pewne problemy patrzymy. To jest miejsce, gdzie rzeczywiście nasz głos może być wysłuchany? Ja myślę, że tak. To znaczy sam fakt, że premier Morawiecki będzie miał swoje wystąpienie, sam fakt, że dochodzi do spotkań, takich oficjalnych spotkań dyplomatycznych, tego wspominanego przedmiot, nie chociażby Trójkąta Weimarskiego, ale również to, że nasi przedstawiciele będą mogli się spotykać w kuluarach z tymi ludźmi, którzy odpowiadają za te najistotniejsze dla nas kwestie bezpieczeństwa, to jest element, który musimy doceniać. To znaczy nie da się go nie zauważyć i wydaje mi się, że już od wielu lat, no sam fakt, że ta konferencja odbywa się od lat 60. świadczy o tym, że mimo głosów krytyki, które się pojawiają od czasu do czasu, to jest jednak spotkanie, które jest doceniane, które jest kontynuowane i ci najważniejsi gracze na arenie międzynarodowej tam się znajdują, jak nie bezpośrednio sami, to poprzez swoich przedstawicieli, no przykład prezydenta Trumpa, który wysyła swojego głównego doradcę, czy obecność Ławrowa, więc myślę, że to jest istotny element. I od dłuższego czasu jest tak, że my również tam mówimy jako kraj, poprzez naszych reprezentantów odgrywamy dość ważną rolę, nie tylko w kontekście jakiegoś tam okolicznościowego wystąpienia, ale również konkretnych problemów, które chcemy rozwiązać. Tak jak mówię, cały czas mam na myśli tu chociażby artykuł 5 NATO, który decyduje o tych kwestiach bezpieczeństwa sojuszniczego naszego, a więc niezruszalność tego artykułu. Artykuł 3, który mówi o tym, że poszczególne kraje członkowskie NATO muszą wyłożyć określone pieniądze. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, trzech chyba, czy czterech w chwili obecnej, które utrzymują te 2% PKB, pozostałe kraje z tego rezygnowały, trzeba do tego wrócić. Więc jest wiele elementów, które dla nas są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i które można po naszym poruszyć. Doktor Krzysztof Lider, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo, dobranoc. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A w magazynie Północ-Południe przenosimy się do Izraela, gdzie trwają demonstracje osób domagających się dymisji premiera Benjamina Netanyahu. We wtorek policja zarekomendowała prokuratorowi generalnemu postawienie politykowi zarzutów korupcyjnych. O tym, a także o izraelskich echach nowelizacji ustawy o IPN. Na naszej antenie mówił z Izraela Grzegorz Śrubowski z redakcji publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia. Rozmawiał z nim Piotr Pogorzelski. Od 1000 do 2000 osób demonstrowało dziś w Tel Awiwie, wzywając do rezygnacji premiera Benjamina Netanyahu. Łączymy się z Izraelem, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Śrubowski. Dobry wieczór. Witam. Demonstracja to wynik wtorkowych rekomendacji policji, która chce postawić Benjaminowi Netanyahu zarzuty korupcyjne. Czy ta sprawa wywołuje wzburzenie w Izraelu? Bo 1000 osób na takie miasto jak Tel Awiw to chyba niewiele jak na demonstracji. 1000 albo 2000. To nie jest dużo, to też nie jest pierwsza demonstracja, trzeba to wyraźnie powiedzieć, ponieważ te demonstracje odbywają się tak naprawdę co tydzień w Tel Awiwie od dłuższego czasu i rzeczywiście ich powodem są podejrzenia korupcyjne wobec premiera Netanyahu, które to podejrzenia trwają już od dawna, ale tak jak powiedziałeś, we wtorek nastąpił pewien przełom, ponieważ jest rzeczywiście rekomendacja policji dla prokuratury. Policja twierdzi, że zebrała na tyle dowodów, że mogą być postawione zarzuty korupcyjne wobec premiera Netanyahu. Chodzi tak naprawdę, ogólnie mówiąc, o dwie sprawy. Policja określa je kryptonimami 1000 i 2000. Jedna dotyczy przyjmowania prezentów od jednego z biznesmenów, no łapówek po prostu, na łączną sumę miliona szekli, czyli miliona złotych, bo tak można chyba to najprościej przeliczyć. Druga wydaje się dużo poważniejsza, mianowicie chodzi o to, że premier Netanyahu miał obiecać Noni Mosesowi, czyli właścicielowi znanej izraelskiej gazety Yediot Achronot, że na jego korzyść będzie zmieniał przepisy, czy doprowadzi do zmiany przepisów w zamian za korzystne przedstawianie tego, co robi właśnie Netanyahu. Czyli
sprawa jest poważna i to być może jeszcze też nie ostatnia sprawa, bo policja zbiera jeszcze dowody dotyczące zupełnie innych zarzutów. Trzeba też powiedzieć, że pojawił się taki dodatkowy wątek w tym wszystkim, że policja twierdzi, że w czasie zbierania tych zarzutów agenci czy funkcjonariusze policji, którzy to robili, byli śledzeni przez no nie wiadomo kogo tak naprawdę, przez kogoś, kogo nie potrafili zidentyfikować, czy przez wynajętych jakichś ochroniarzy, przez premiera i tak dalej. To wszystko rzeczywiście sprawia, że mamy do czynienia w Izraelu z ogromnym kryzysem politycznym. Mówi się, że właśnie ogromny kryzys polityczny, ale z drugiej strony są przeprowadzane sondaże i połowa Izraelczyków bardziej wierzy policji niż premierowi, ale z kolei jak zapytać się, czy premier powinien ustąpić z urzędu, to też prawie połowa mówi, że nie, powinien on pozostać na stanowisku. Jak to wytłumaczyć? No właśnie, to można wytłumaczyć w ten sposób. Jeszcze można dodać tylko tyle, że czego nie powiedziałeś, że rzeczywiście jeszcze jeżeli się pyta wśród zwolenników o poparcie dla Likudu, czyli partii premiera Netanyahu, to poparcie wcale nie maleje, ale nawet rośnie. Rzeczywiście jest tak, że społeczeństwo izraelskie, choć wydaje się wierzyć, tak mi się wydaje, bo te sondaże są różne, ale biorąc średnią tych sondaży, wierzyć w to, że dopuścił się korupcji Benjamin Netanyahu, to jednak chyba nie ma alternatywy. Znaczy nie ma takiej jasnej osoby, która zdaniem większości Izraelczyków mogłaby to jego zastąpić. Znaczy to jest trochę wybór mniejszego zła. Tu na każdym kroku na przykład spotyka się taką argumentację, że premier Netanyahu na przykład ułożył stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, że jest politykiem, który jest bardzo wpływowy w Waszyngtonie. Słyszałem takie słowa z ust dyplomatów izraelskich, którzy na przykład mówili, no, że nikt na świecie, żaden polityk, przywódca żadnego kraju nie ma dzisiaj tak dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie z prezydentem Trumpem, jak Netanyahu. No i nie ma trochę dla niego alternatywy. Do tego popiera go jego własna partia. Stoi za nim murem tak naprawdę. Nie ma takiej ewentualności, przynajmniej na razie, że Likud będzie próbował się go pozbyć. Przypomnijmy, że w Izraelu to nie jest tak zupełnie nowa historia, dlatego że już była taka historia, że premierowi postawiono zarzuty korupcyjne, premierowi Olmertowi. I wówczas jego partia tak naprawdę się go pozbyła ze względu na spadające sondaże. Tu mamy taką sytuację, że te sondaże nie spadają dla Likudu, czyli można z tego wnosić, że ta sprawa może się ciągnąć bardzo, bardzo długo, a w przyszłym roku są wybory parlamentarne właśnie w Izraelu. No i trudno powiedzieć, co do tego czasu się zmieni, ale to rzeczywiście wiele zależy od tego, jakie będą sondaże, jakie będą notowania premiera i jego partii. A czy mówi się coś w Izraelu o tym, że premier może się uciec do jakichś działań na arenie międzynarodowej, czy też arenie powiedzmy bliskowschodniej, aby odwrócić uwagę od tego kryzysu? Tutaj chodzi na przykład o Palestyńczyków, którzy obawiają się radykalnych działań wobec swojego państwa. W zeszłym tygodniu mieliśmy naloty na siły syryjskie i irańskie w Syrii. Czy to jest rozpatrywane pod tym kątem? Przez media oczywiście tak, przez opozycję również tak, bo dodajmy, że no, opozycja oczywiście domaga się natychmiastowego ustąpienia premiera Netanyahu. Koalicjanci mówią, że nie powinno to nastąpić, dopóki premierowi nie zostaną postawione zarzuty. No a zarzuty nie zostaną postawione, dopóki nie zostanie wszczęte śledztwo prokuratorskie, a może bardzo długo trwać podjęcie tej decyzji, czy to śledztwo zostanie wszczęte. Natomiast tak jak powiedziałeś, rzeczywiście w mediach, wśród opozycji politycznej pojawiają się takie oskarżenia, że chcąc jakby przykryć tą aferę korupcyjną, Netanyahu będzie się ubiegał tutaj o to, żeby no, inne sprawy były bardziej widoczne, żeby one się pojawiły w mediach. Chodzi głównie o Iran jednak. No bo o konflikcie z Iranem pisze się tutaj dużo, o możliwości nawet gorącej takiej wojny, mówią niektórzy wojskowi izraelscy. Natomiast to też oglądając tutejsze media i czytając gazety, widząc co tu się dzieje, no to na razie no nie wygląda na to, żeby jakikolwiek temat przykrył tą aferę korupcyjną. No, afera korupcyjna, problemy premiera Netanyahu to jest zdecydowanie główny temat dzisiaj w izraelskich mediach. Ja tutaj tylko dodam, że decyzja prokuratora generalnego to jest co najmniej kilka miesięcy.
premier nie musi ustępować ze stanowiska, dopóki nie zostanie skazany wyrokiem sądu, a to może potrwać jeszcze dłużej. Zmienimy trochę temat. Po podpisaniu przez prezydenta i skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o IPN, izraelskie MSZ oświadczyło, że wciąż liczy na wprowadzenie zmian i poprawek. Czy ta sprawa jest nadal głośna w Izraelu? Czy ona też trochę przycichła? Ona trochę przycichła, natomiast no, pojawia się cały czas. Znaczy gazety cały czas gdzieś tam nie na pierwszych stronach, ale jednak piszą o Polsce i to piszą no, w większości niekorzystnie, tak trzeba dopowiedzieć. Z tych rozmów, które my tutaj odbyliśmy, bo jestem z Michałem Żakowskim tutaj w Izraelu, to wynika, że nie będzie tak naprawdę powołana komisja wspólna, która miałaby się zająć rozwiązywaniem tego konfliktu, dopóki nie będzie decyzji Trybunału w Polsce. Czyli dopóki ustawa tak naprawdę nie zostanie znowelizowana, to MSZ izraelski nie powoła tej komisji, która miałaby się spotkać z komisją, która już została powołana w Polsce i rzeczywiście dyskutować na temat i tej ustawy, i innych problemów związanych z interpretacją historii. No i to jest tak, że ta sprawa jest zawieszona w tej chwili. Ona być może już w poniedziałek zacznie być znowu tematem numer jeden czy numer dwa izraelskich mediów, dlatego że w poniedziałek ma się zebrać Komisja Spraw Zagranicznych Knesetu, która będzie się zastanawiała, czy kolejny raz, czy odwołać panią Azari, czyli panią ambasador Izraela w Polsce, czyli tym samym no, niejako obniżyć rangę dyplomatyczną. Azari odwołać, Azari, po co głupia? Dodajmy, że wynika, wszystko wskazuje na to, że nawet jeżeli ta komisja rzeczywiście zdecyduje o odwołaniu pani ambasador, to MSZ tego nie zrobi. Znaczy izraelskie władze i premier Netanyahu zdecydowanie czekają na ruch Polski. Czekają, co się stanie z nowelizacją tej ustawy. Dopóki tego nie będzie wiadomo, żadne prawdopodobnie działania podejmowane nie będą. No to co mówisz, to są oficjalne działania, ewentualne oficjalne działania. A jakie są komentarze, jak można tę sprawę rozwiązać ze strony izraelskiej? Co wy słyszycie w telewizji? No to jest bardzo trudne powiedzieć, jak tę sprawę można rozwiązać, bo ta sprawa ma tak naprawdę różne podłoża. To nie jest sprawa dotycząca tylko ustawy, nowelizacji tej ustawy. To jest sprawa też pewnej pamięci historycznej. To oczywiście jest tak, że jeżeli się rozmawia w Polsce o Holokauście, no to więcej słychać o Polakach, którzy ratowali Żydów. Jeżeli się rozmawia w Izraelu o Holokauście, to właściwie słychać o Polakach, którzy mordowali Żydów. No i to jest pytanie, jak znaleźć rzeczywiście taką wspólną płaszczyznę porozumienia. Jest to bardzo, bardzo trudne. Także dlatego, że ta sprawa stała się chyba jednak rozgrywką polityczną między izraelską opozycją, a właśnie koalicją i premierem Netanyahu, bo to nie przypadek, że główną osobą, która narzuciła ten temat w Izraelu, to jest pan Lapid, czyli no, człowiek po przeciwnej stronie barykady niż premier Netanyahu, czyli taki przywódca liberalnej, byśmy powiedzieli, opozycji, no ale on, chociaż reprezentuje liberalną opozycję, to wykazał się taką, po pierwsze, wielką niewiedzą historyczną, bo to, co mówił, no to było dyskwalifikujące, no a po drugie jest takim jastrzębiem w tym konflikcie, znaczy wszystko wskazuje na to, że to on podgrzewa tutaj atmosferę. Tu kilka dni temu bodajże odbył się taki protest przed ambasadą polską w Tel Awiwie. Media podawały, informowały, że protestowali byli więźniowie obozów koncentracyjnych. No ale prawdopodobnie to jest tak, że to protestowali pensjonariusze jednego z domów starców w Hajfie, którzy zostali przywiezieni właśnie tutaj przed ambasadę. Być może wśród nich też byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Natomiast wszystko też wskazuje na to, że całą akcję zaaranżowali ludzie skupieni wokół właśnie Lapida. No czyli to jest takie podtrzymywanie tego konfliktu. To pokazuje, że tutaj na tym konflikcie też ktoś może politycznie zwyczajnie zarabiać. Jest prawnikiem i ma ogromne pieniądze, milionami dolarów zarządza i sam ma te miliardy obraca. Niech nam da pół, to zrobimy jakiś film, pół miliarda, to zrobimy jakiś film. Oczywiście mój ekstryjek, już w tym kontekście w Białołęckim ośrodku.
Pani Karolina Szymańska i pan Michał Jóźwiak. Witam. Dzień dobry. Skąd zapraszamy na Wilk? To wszystko, co się tam dzieje, a dzieje się ogromnie dużo. Niezwykle ciekawe wydarzenia. I teraz mam nadzieję, że te wydarzenia, o których jutro Państwa na tyle zainteresują, że nie tylko warszawiacy z nich chcieli, ale też wszyscy ci Państwa, którzy nas słuchają, na ulicę. Świetnie się zapowiada. Dobrze, to zacznijmy od tak. Bardzo podobnie. Zapraszamy na pierwsze Warszawy i tam rodzi się najwięcej warszawiaków od pewnego czasu.
bardzo proszę też o prezentację do Środka Kultury Białockiej. Środka Kultury jest oczywiście zastosowana właśnie do tego projektu. A proszę powiedzieć, jak ważne jest to, żeby Jabłonka miała taką twórczą energię, ale umiała, potrafiła, i Państwo to organizują, wymieniać tę energię z innymi twórcami, albo też ludźmi, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu pewnych dóbr kulturalnych, a mieszkają poza Białą. Ośrodek kultury musi być bardzo współcześnie otwarty na działania takich oddolnych mieszkańców. To już nie jest programowanie za biurka, układanie repertuaru pod kątem najbardziej atrakcyjnych wydarzeń, które dzieją się na przykład w Polsce. My to owszem też robimy, ale musimy coraz bardziej otwierać na głos mieszkańców, na te inicjatywy, które zgłaszają mieszkańcy, grupy, czy pojedynczy mieszkańcy, czy również stowarzyszenia. Dlatego część z tych artystów, których zobaczą Państwo podczas Białej Kulturalnej, stale z nami współpracuje. Robimy konkurs na współorganizację wydarzeń właśnie z mieszkańcami. Co roku ogłaszamy go na początku roku, w styczniu. Zbieramy najlepszych, najlepszych inicjatyw, które realizujemy z mieszkańcami przez cały rok. Prowadzimy również, mamy trzy placówki, miejsca aktywności lokalnej na Zielonej Białęce. To jest placówka, w której mamy budżet, gdy nie mamy programu, jest to dom sąsiedzki, w którym to mieszkańcy przychodzą i sami proponują pewne aktywności. My tylko jesteśmy współgospodarzami, prowadzącymi to miejsce. Dlatego dzisiaj kultura powinna być nastawiona nie tylko na programowanie wydarzeń kulturalnych czy działań, ale przede wszystkim na wzbudzanie tych zainteresowań i działań wśród mieszkańców przez edukowanie ich kulturalne. No to przypomnijmy, teraz 17-18 fantastyczne wydarzenia. Jeszcze raz, to jest festiwal Białęka Kulturalna. Tak, Białęka Kulturalna w sobotę 10 na ulicy Van Gogha 1, czyli na Tarchominie, tuż obok Mostu Północnego, a znajdzie na to jest Głębocka 616, czyli Zielona Białęka. A teraz powiem, że studio gościli pani Karolina Szymańska i pan Michał Juszniak, a oni przybyli, proszę Państwa, do nas wieską, tylko właśnie z Białęki, reprezentowaną Białęckie Ośrodek Kultury. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za tę propozycję i za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. Powtórka programu. Polskie i niemieckie stanowiska nie są zbieżne, mówił premier.
nie zgadzam się tutaj z takim podejściem, że to jest dywersyfikacja, bo to jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. No a wskazujemy na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu. W tym temacie ważne było to, co pani kanclerz powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby ten gaz w ogóle nie przestał płynąć przez Ukrainę, że dalej ten tranzyt musi być również wykorzystywany. Szef rządu zaprosił też Angelę Merkel na obchody stulecia niepodległości Polski. Rozmawiał z nią też o polityce obronnej, Brexicie i kwestiach historycznych, w tym o Holokauście. Kanclerz podkreśliła, że to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za tamte wydarzenia. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że prezydenci Polski i Niemiec zgodzili się, iż dyskusja dotycząca reparacji wojennych toczy się we właściwym tempie. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w Wilnie wraz z europejskimi przywódcami w obchodach stulecia odtworzenia państwowości litewskiej. Krzysztof Szczerski powiedział, że obaj prezydenci nie chcą na obecnym etapie ingerować w dyskusję dotyczącą reparacji. Zgodzili się dzisiaj, że ta dyskusja powinna toczyć się w obecnym tempie, że ona toczy się we właściwych ramach. Te ramy, które dzisiaj są, ramy parlamentarne, to tempo, ten sposób rozwijania się dyskusji jest właściwy, czy nie, że niczego w tę pracę ingerować z poziomu prezydentu, więc prezydenci tutaj po prostu obserwują tą dyskusję, która toczy się dzisiaj, te prace, które się dzisiaj w tej sprawie odbywają. Krzysztof Szczerski dodał, że Frank-Walter Steinmeier przyjął zaproszenie do Polski i będzie obecny na obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Andrzej Duda spotkał się także z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Znamy 16 sędziów kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trwa proces sprawdzania pozostałych. Kim są osoby, których nazwiska do tej pory upubliczniał Sejm? O tym Michał Fabisiak. Wśród już zweryfikowanych kandydatów znajdują się reprezentanci sądu we wszystkich szczebli. Najwięcej, bo aż 11 jest przedstawicieli sądów rejonowych. 4 kandydatów to sędziowie sądów okręgowych. Są to Leszek Mazur z sądu okręgowego w Częstochowie, Robert Pelewicz z sądu okręgowego w Tarnobrzegu, Jarosław Edudicz, prezes sądu okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Rafał Puchalski z sądu okręgowego w Rzeszowie. Jedynym reprezentantem sądów wojewódzkich jest Teresa Kurciusz-Furmanik z wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gliwicach. Łącznie do marszałka Sejmu wpłynęło 18 kandydatur, ale co do 2 z nich są pewne wątpliwości, dlatego że jeden z nich jest w stanie spoczynku, a drugiemu wycofano poparcie. Sędziów do KRS wybierze Sejm większością 3/5 głosów. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Klif w Orłowie nadal będzie się osuwał, ostrzegają specjaliści z Urzędu Morskiego w Gdyni. Przedwczoraj około 1000 ton ziemi spadło na plażę na szerokości 40 metrów. Podobne sytuacje mogą się powtórzyć w najbliższym czasie, mówi Magdalena Pieszkowska z Urzędu Morskiego. Klif będzie się osuwał, tak jak osuwał się w przeszłości. Jest to spowodowane procesami naturalnymi. Za sobą mamy pogodę mocno sztormową, fale podmywały, więc tutaj no, nie ma co doszukiwać się rzeczy nienaturalnych. Są to wszystko procesy naturalne. Część klifu osunęła się w czwartek wczesnym popołudniem. Na miejscu osuwiska pracowało 7 zastępów straży pożarnej. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Czas na prognozę pogody. W nocy na wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami słabo pada śnieg początkowo, także marznąca mrzawka. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na wybrzeżu i Pomorzu oraz w centrum słaby deszcz, deszcze ze śniegiem i śnieg. W województwach południowo-wschodnich oraz na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A na termometrach od minus 6 stopni na południu, zera na przeważającym obszarze, do plus 2 stopni na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury do minus 12. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 1. Powtórka programu. Anna Grabowska, zapraszam na Rządy Pieniądze w Polskim Radiu 24. Moimi dzisiejszymi gośćmi są pani Agnieszka Durli, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Pan Kamil Waliszewski, reprezentujący mBank. Dzień dobry. Dr Maciej Bukowski, prezes Visa Europa. Dzień dobry. Oraz Bogdan Grzybowski, członek Rady Rynku Pracy, Rady Nadzorczej ZUS i OPZZ. Dzień dobry panu. Witam wszystkich państwa. No i zacznijmy trochę od tego, co było dotyczące rynku pracy, czyli danych ZUS-u, aczkolwiek ja bym chciał o nieco innych danych, które
może przeszły w niektórych mediach trochę bez echa, ale spowodowały spore zamieszanie i postęp ze strony rządowej. Mam tutaj na myśli dane dotyczące spadku aktywności zawodowej młodych kobiet, co przez niektórych jest przypisywane programowi Rodzina 500+. Chodzi tutaj o aktywność kobiet w wieku 25-34 lata, która spadła do poziomu najniższego od 15 lat i wynosi tylko około 70%. Chodzi o kobiety z jednym dzieckiem pobierające świadczenie. No i tutaj jest do Państwa pytanie, ponieważ strona rządowa oczywiście zaprzecza, wskazuje, że to zupełnie inne przyczyny mogą być, nie ma żadnych dowodów na to, że to właśnie 500+. To powoduje, jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? 500+ zniechęca do pracy młode kobiety. Może Pani Agnieszka Drulin na początek. Nie ma również dowodów na to, aby to nie było 500+. W związku z tym tutaj można się oczywiście dyskutować na ten temat. Natomiast ten niski próg dochodowy sprawia, iż pewna grupa kobiet z pewnością, no tutaj jakby nie możemy mówić, że akurat jest to cała rozpiętość tego osób, które nie podejmują pracy. Ale przy tym niskim progu dochodowym i przy osobach, które wchodzą na rynek pracy, mają też ich wiedza co do tego, jakie wynagrodzenie mogą pozyskać, to okazuje się, że po przeliczeniu niepracowanie jakby opłaca się. Oczywiście jest to takie. Ja bym się z tym nie zgodziła, bo zawsze lepiej mieć 2000 niż 1000. Oczywiście to jest też kwestia postawy danej osoby, ale wydaje się, że może część po prostu decydować się na doświadczenie, na przykład w momencie, kiedy nie mogą liczyć na wsparcie ze strony opieki, systemu opieki nad małym dzieckiem dostępnym publicznie, tak? To też trzeba wziąć pod uwagę, że część kobiet zostaje z dziećmi, ponieważ jakby nie stać ich rodziny, nie stać. No tak, to może żeby będzie lepiej, bo mamy malutki i tak dalej, ale ja tutaj jeszcze tylko powiem, co mówi Ministerstwo Pracy, ponieważ wskazuje, że na przykład taką przyczyną może być opieka nad osobą starszą, ale również na przykład złe warunki pracy, powiedzmy w dojeździe do pracy. Jeżeli to powiążemy z takimi danymi, że absolutnie spada mobilność Polaków, tak, że nie chcą dojeżdżać do pracy, tam zaledwie kilka procent jest gotowa dojeżdżać, jakieś tam były różne przedziały, 20-50, 100 kilometrów, już chętnie wyjechaliby za granicę, to wydaje się, że to by się mogło zgodzić Pan Bogdan Grzybowski. Mówię, co Pan na to? Możemy rozpatrywać różne elementy, różne całości systemu, rzeczywiście związanego z 500+, ale mamy dane statystyczne. Rzeczywiście prognozy były różne w grudniu. Pamiętam, że w grudniu roku ubiegłego mówiło się nawet, że 150 tysięcy kobiet przestało pracować ze względu na gotówkę od rządu, ale pamiętam także, że na początku stycznia 2007 roku jedna ze znanych pani profesorów z Instytutu Ekonomicznego NBP w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówiła, że podaż pracy, czyli liczba osób, które chcą pracować w wyniku tej reformy, się zmniejsza około 200-300 tysięcy osób. Okazało się to wróżbiarstwem, bo twarde dane statystyczne mówią, że nie tylko nie ubyło osób pracujących kobiet, ale przybyło, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 500+ weszło w życie 1 kwietnia 2016 roku, to ja rozpatrywałem tylko trzeci i czwarty kwartał 2016 roku. I w stosunku do trzeciego kwartału, w czwartym kwartale liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 15 tysięcy osób. W tym samym czasie zmniejszyła się liczba kobiet bezrobotnych. Mało tego, ja przeanalizowałem dane statystyczne osób biernych zawodowo właśnie od drugiego kwartału 2016 roku do chwili obecnej. I otóż jeżeli w drugim kwartale 2016 roku było 8 273 000 biernych zawodowo kobiet, to w trzecim kwartale 2017 8 231 000, a więc wzrost o 62 000 w stosunku do... Przepraszam, tutaj Pan przerwę, bo podam jeszcze inne informacje. To są dane także GUS-u, które mówią, że w rodzinach, gdzie 500+ nie przysługuje, poziom aktywności zawodowej młodych kobiet, także przy jednym dziecku, to jest ta sama sytuacja, wynosi około 90%. No to jest pewna różnica, 20%. Z tych, którzy mają świadczenie, i to jest trochę odpowiedź na to, co Pan powiedział, około 350-400 tysięcy w ogóle nie szuka pracy. Pan Bukowski, może co Pan mówi, Pan doktor Bukowski? No niestety tego typu statystyki, jakie tutaj cytowaliśmy, nie wiem,
każdy temat są w stanie powiedzieć wszystkie, to znaczy to jest podaż pracy, to jest dość złożone zjawisko, no najprościej mówiąc. Ludzie różnią się między sobą pod względem skłonności do oferowania swojej pracy na rynku pracy, na przykład względem wykształcenia. To z kolei jest skorelowane z dochodem, czyli osoby z wyższym wykształceniem, także młode kobiety, dużo częściej są aktywne zawodowo niż ich rówieśniczki o wykształceniu zasadniczym zawodowym i różnica jest wyraźna, bo ona tak była bardzo duża przed 500 plus jest teraz. Także przede wszystkim trzeba patrzeć na zmiany i to także no niestety trochę w dłuższym okresie niż teraz. Prawdopodobnie no, tak należy sądzić, bo jakby empiria w tym zakresie jest dość duża, że kobiety właśnie o wykształceniu średnim bądź zawodowym mają bardzo dużą elastyczność podaży pracy, jak to mówią ekonomiści, czyli innymi słowy są bardzo reaktywne na pojawienie się tego typu świadczeń. I z tego powodu jakaś ich część wycofuje swoją podaż pracy w wyniku ich pojawienia się. Natomiast ten sam transfer, nawet gdyby był dostępny, w ogóle by nie oddziaływał na osoby z wyższym wykształceniem, że akurat w tej grupie prawdopodobnie dla większości ten transfer nie jest dostępny, bo wtedy oni z jednym dzieckiem mają wyższy dochód, więc też jakby bezpośrednio się tego nie złapie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jak się popatrzy na przykład na przekrój całego naszego życia, jaka jest podaż pracy, no to osoby z wykształceniem średnim, z wykształceniem zawodowym i podstawowym mają ogólnie rzecz biorąc w każdej grupie wiekowej niższą podaż pracy. Później wchodzą na rynek pracy, mniej intensywnie wchodzą na rynek pracy i wcześniej się z niego wycofują, zwłaszcza dotyczy to kobiet. Także na przykład kobiety w Polsce z wyższym wykształceniem mają w zasadzie w każdej grupie wiekowej, poza tą ludźmi najmłodszymi, 15-24, taką samą aktywność zawodową i taki wskaźnik zatrudnienia jak w Szwecji. Natomiast nie ma to znaczenia, kobiety z wykształceniem średnim i wykształceniem zawodowym i podstawowym mają znacznie niższą podaż pracy, aktywność zawodową, znacznie kilkadziesiąt procent niższą. I to jest to, co nas różni. To właśnie te osoby są niemobilne, te osoby często mieszkają na wsiach, w małych miastach. One nie pojadą do pracy, nie zmienią też miejsca swojego zamieszkania. Zwyczajnie do tego, że one zajmują się dziećmi, kiedy dzieci są małe, jest jakby... I dlatego, ale to też to, co pan mówi, że rośnie wskaźnik zawodowy wśród kobiet w ogóle. Rośnie dlatego, że nasz stopień wykształcenia rośnie. To znaczy z każdym rokiem średnio rzecz biorąc przeciętna kobieta jest bardziej wykształcona. Mimo że otrzymać wyższe wynagrodzenie, zostaje się bardziej opłacalna. To jest ten zjawisko, które pcha stopniowo wskaźnik aktywności zawodowej w górę. Jeszcze będzie przez kilkanaście lat pchało stopniowo. Natomiast to nie znaczy, że transfer, który się pojawił, nie obniża tej aktywności zawodowej wśród innej grupy wiekowej. No to skoro już tak o rynku pracy zaczęliśmy, tutaj było wspomniane w informacjach, w bieżących wiadomościach gospodarczych, że poznamy te dane GUS-u dotyczące zatrudnienia rynku pracy. No już takie dane można było gdzieś jakieś wstępne usłyszeć, tak, że 6,9% to bezrobocie zaledwie wynosiło na koniec stycznia 1,134,700 osób bezrobotnych. Zobaczymy, czy to dzisiaj też to samo usłyszymy. ZUS jakby trochę też takie dane podaje, cieszy się z dobrych składek. No to pytanie do pana Kamila Majszewskiego. Jakie są, przepraszam, perspektywy jakby na przyszłość, czy uda się tak jak marzy o tym tak naprawdę Ministerstwo Rodziny, żeby to bezrobocie spadło poniżej 5% w jakiejś perspektywie? No poniżej 5% to mówimy już o perspektywie naprawdę długoterminowej, to nie jest na pewno historia tego roku i kolejnych kwartałów, myślę, że nie warto wchodzić tak naprawdę w takie życzeniowe postulaty. Zobaczymy, jak będzie wyglądało nasze długoterminowe potencjalne tempo wzrostu gospodarczego. Rząd zrobił wiele, żeby stopa bezrobocia spadła, a żeby też to potencjalne tempo wzrostu gospodarczego spadło przez reformę emerytalną, więc jak najbardziej te wskaźniki wydają się osiągalne dla gospodarek takich jak nasza, chociażby patrząc przez pryzmat tego, jak nisko udało się zejść ze stopą bezrobocia w gospodarce czeskiej. Natomiast ja jeszcze chciałbym wrócić do tego tematu związanego z 500+, bo myślę, że dotknęliśmy kilku problemów, które jak najbardziej powodują, że te kobiety nie mają szans uczestniczyć w rynku pracy, tak? To nawet nie chodzi o to, że one się wycofują, tylko nie mamy transportu publicznego do mniejszych ośrodków. On został
też bardzo często wygaszone. Może to też wpływa na tą mobilność, o której tutaj mowa. Więc my podminowaliśmy tą mobilność w sposób dramatyczny wręcz. I dodatkowo dodając do tego ten element opieki nad małym dzieckiem, czyli że w takich ośrodkach nie ma żłobków, nie ma za bardzo przedszkoli, jeżeli są, no to też trzeba do nich dojechać. I dodatkowo to oczywiście kosztuje. To jeżeli patrzymy na to, jak będzie bilans tego, że ta kobieta poszła do pracy, jakiejkolwiek, ale no, przyjmujemy, że raczej tej niskopłatnej, a to ten bilans będzie ujemny lub nawet silnie ujemny dla finansów gospodarstwa domowego. Więc system jest tak skonstruowany, że wyrzuca te osoby z rynku pracy. No i to jest problem, który trzeba było rozwiązywać. Natomiast pomyślano tylko o świadczeniu 500+, a nie pomyślano o tym, jak spowodować, żeby te kobiety miały szansę pracować. No a PKB i bogactwo generalnie bierze się z pracy. I to, że te osoby potem będą miały minimalne emerytury, to porozmawiamy za chwilę. To będzie powodowało bardzo duże koszty i powoduje koszty no, społeczne, ekonomiczne w długim horyzoncie. No, to jest nie do końca dobrze pomyślany program i na pewno to nie jest skończony program, tylko że nikt nie chce kontynuować tych innych działań, które powinny zostać. No nie, no trochę są te działania kontynuowane, jeżeli chodzi o chociażby opiekę instytucjonalną, to tutaj mi się z panem zgodziło, ale ja tylko podam jeszcze jedne dane. Ma być toczony ten program, ministra Marczuka, który ma... Zanim jednak, proszę państwa, jeszcze tylko takie chciałam podać dane, że do 15 km mogłoby dojeżdżać do pracy około połowa pytanych, ale do 100 km zarówno zaledwie już tylko 5%. To chyba była taka pewna niezgoda między nami trochę na temat tych skutków dotyczących 500+. Pan Bogdan Grzybowski bardzo negatywnie kiwał głową, znaczy tak odebrałam to, że to jest negacja, więc bardzo proszę jeszcze kilka zdań. To, że tak mało kobiet zostało zdezaktywizowanych, czy zdezaktywizowało się, to jest także wynikiem podaży miejsc pracy. Proszę zauważyć, że w ostatnich miesiącach około 100 tysięcy miejsc pracy jest oferowanych. Jeżeli chodzi o rynek pracy, bo też zakończyliśmy poprzednią część od tego tematu, to rzeczywiście mamy rekordowo niską liczbę bezrobotnych, mamy rekordową liczbę osób pracujących, ale to, co nas martwi, to w dalszym ciągu niski wskaźnik zatrudnienia na poziomie 53%. Co on oznacza? Ten niski wskaźnik zatrudnienia na poziomie 53% wskazuje, że mamy w Polsce 13,4 miliona osób biernych zawodowo, wśród nich 5,5 miliona w wieku aktywności zawodowej. Jeżeli i to są nasze zasoby pracy, biorąc pod uwagę ten milion bezrobotnych, tych miliona absolwentów corocznie wchodzących na rynek pracy, te 2,5 miliona młodych ludzi, którzy wychodzą, to są nasze zasoby pracy. Jeżeli chodzi o rynek pracy, żeby zakończyć już temat, już więcej w tej sprawie nie będę zabierał głosu, to co nas niepokoi, bo to są te plusy dodatnie, o których mówiłam, ale tych plusów ujemnych, bo to, czego domagały się związki zawodowe, zarówno Solidarność, jak i OBZZ, to ograniczenie desegmentacji rynku pracy. I tutaj nie widzimy w ogóle poprawy. Jest w dalszym ciągu niestabilność zatrudnienia, wysoka skala zatrudnienia terminowego, ubóstwo wśród pracujących, wysokie zatrudnienie w agencjach prestycjowo-czasowej, rosnąca skala na umowach o dzieło, w dalszym ciągu rekordowa wysoka liczba pesymistyczny temat, bo rynek pracy 6,9. Ja bym chciała, żeby było bardziej optymistycznie, że jednak coraz mniej tych bezrobotnych, choć wszyscy wiemy, że są problemy z tymi na przykład długotrwale bezrobotnymi czy młodymi, których niestety jest zbyt dużo w tej grupie. Ale proszę państwa, postawmy kropkę w tym temacie, ponieważ mamy drugi, poniekąd tutaj już też on padł w naszych wypowiedziach. Mam na myśli tutaj przedstawione wczoraj przez minister finansów i minister rodziny pracownicze plany kapitałowe, tak? I według są takie szacunki już, że jeżeli one wejdą w życie, będą funkcjonowały, to mężczyźni oczywiście z biegiem lat otrzymają emerytury równe 2/3, natomiast kobiety w połowie swojej ostatniej pensji. Proszę państwa, niezbyt optymistycznie to zabrzmiało, zważywszy na to, że są takie też szacunki, że bez tych, oczywiście bez tych planów, tylko sam plus, to jest 28-30%, tak? Ta stopa zastąpienia, czyli relacja świadczenia do ostatniego wynagrodzenia. Dziś mamy ponad 60% i tu nagle miałoby być 2/3, więc nawet 75, jeżeli dobrze to liczę. Czyli bardzo, bardzo pozytywne efekty właśnie planów. Jak państwo to widzą, może pan Kamil Maliszewski? Ja
Ja muszę spojrzeć w takim razie na te plany z dwóch perspektyw. Z perspektywy branży finansowej i z perspektywy polskiego rynku kapitałowego, co też było podkreślone w tych skutkach regulacji, to jest na pewno bardzo dobra wiadomość i daje to szansę na zasypanie tej dziury kapitałowej, która...